Klaudia mi się wydaje, że z mojego powodu płakała dzisiaj. No tak, no ja stary z nią gadałem i chciałem też z tobą pogadać. Mi się wydaje, że Klaudia jest bardzo w porządku dziewczyną, a ona się poczuła jak jakaś, wiesz, lafirynda, która skacze z kwiatka na kwiatek. Dlaczego? A tak nie jest. No tak, wiem o co chodzi. Dziewczyny są delikatne bardzo i trzeba z nimi delikatnie się obchodzić. No to ją przytulasz chyba. Kogo? Klaudię, bo słabo wyszło. Ja to jestem... dramy jakieś z mojej... Drugi raz jestem świadkiem twojej dramy, mordo. Zamiast skupić się na sobie, to ja za dużo kminię, za dużo tego jest i przede wszystkim nie mogę osądzać z góry jakieś, od kogoś coś usłyszę, to muszę to zweryfikować też u drugiej osoby. No, także poczułam się taka wykluczona trochę. Ja tak w ogóle odbiera niektóre rzeczy za bardzo. Mi na przykład wczoraj powiedział, że skacze z kwiatka na kwiatek. Ja mówię, słuchaj, to, że koło kogoś leżę... Dla mnie to na przykład po prostu leżenie, nie? Jedynie tobie podałam rękę, którą gdzieś tam głaskałeś i tyle. Klaudia rzeczywiście nie została słusznie oceniona, bo nie zrobiła nic złego tak naprawdę. Where are you going? Ja idę na chwilę na górę. A ty, Klaudia? Szukać bidona. A co tam? No, chodź, usiądziemy sobie. Tak sobie przykminiłem, że jak wbiłem i zobaczyłem, że gdzieś troszeczkę pukałaś, to tak sobie pomyślałem, że może to, co powiedziałem, cię uraziło. No to przede wszystkim moja jest wina, bo nie zapytałem ciebie, wiesz. Więc jakby to jest, myślę, największa jest wina moja, nie? Więc ja jakby mówię, no przepraszam bardzo, bo przeze mnie płakałaś, nie? I też patrzymy, gdzie ty jesteś, a ty tam w ogóle siedziałaś i ci było przykro, nie? I teraz mi jest przykro, że tobie było przykro, no bo... Kurczę, no nie lubię dram jakiś. Ja też nie chcę jakieś tworzyć dram tutaj. Cieszę się, że teraz wiesz, że teraz z nią rozmawiasz, bo to gdzieś dla mnie było istotne. No, także ja przepraszam cię, Klaudia, no, chciałem, żeby to wyszło tak. Mogę się przytulić? No chodź. Nie spodziewałam się przeprosin od Wojtka. Przypuszczam, że ktoś tam musiał go uświadomić, że może troszeczkę przesadził i zbyt surowo mnie ocenił.